Skąd inicjatywa treningów wspólnych z piłkarzem Piasta? Z Piastem Gliwice nasze stowarzyszenie współpracuje już od ponad roku. Zawsze Piast wspiera nasze inicjatywy społeczno-sportowe, m.in. Ligę Piłkarską, Pomalujmy Gliwice na sportowo, różnego rodzaju treningi dla dzieci i młodzieży. Pomyśleliśmy, że w ramach Ligi Piłkarskiej, czyli dzieciaki i młodzież, która gra w Lidze Piłkarskiej, oprócz tego, że rywalizują między sobą, będą mogli wziąć udział w takim profesjonalnym treningu prowadzonym przez piłkarza Piasta Gliwice, który im pokaże, co piłkarz taki typowo profesjonalny trenuje, jak trenuje, opowie, nie wiem, o diecie, o tym, co między treningami robi, tak? Czy to jest tylko zabawa z piłką, czy siłownia, czy basen, o takich różnych sprawach. Od ponad roku Stowarzyszenie GTW uruchomiło treningi takie futsalowe dla dzieci i młodzieży. Tutaj jest okolic rynku Pszczyńskiej, Gwarków, Zubrzyckiego. Ta grupa, która jest za nami, to jest rocznik 94-95. Oni już trenują od roku, biorą udział w różnych turniejach amatorskich, dzikich drużyn, w różnych ligach. Powoli zostaliśmy wpisani do struktur Polskiego Związku Piłki Nożnej, więc będą rywalizować w mistrzostwach futsalu już U18 za jakiś czas, jak będą dobrze trenować. Przypuszczam, że ci zawodnicy wszyscy są kibicami Piasta, także zobaczymy ich na pewno na nowym stadionie, już jak kibicują naszej drużynie. No tak, już się nie mogą doczekać. Większość z nich też jeździ do Włodzisławia. Niektórzy nawet dzisiaj mają jakieś tam koszulki czy dresy związane z Piastem Gliwice. Wszyscy kibicują drużynie z naszego miasta, więc na pewno ich tam będziemy widzieć. Marcin Pietroń, rusza akcja trening z Piastem Gliwice. Jak podchodzisz do tej zabawy, akcji? No, bardzo optymistycznie. Jeszcze nie miałem do czynienia z młodzieżą w Piaście. Myślę, że będzie fajna atmosfera i mam nadzieję, że nauczę czegoś chłopaków. Może ja sam się czegoś nauczę od nich. No, sam jestem bardzo ciekaw, bo ty jesteś profesjonalista, przynajmniej jeżeli chodzi o treningi. Profesjonalnie trenujecie, więc pewnie ci chłopcy będą chcieli coś podpatrzeć, coś się nauczyć, prawda? No, myślę, że tak. No, jestem w stanie... Pozyskałem tutaj na trening. Będą się nauczyć, co się nauczą. Zobaczymy. Ja myślę, że od takiej młodzieży, myślę, że luz na treningach, uśmiech, myślę, że tak przynajmniej widzę te treningi młodzieży i no myślę, że będzie fajna atmosfera. Dzisiaj macie trening z zawodnikiem Piasta Gliwice. Jak on wygląda, może opiszesz? Mateusz Kunert i w GTW Gliwice. To jest Marcin Pietroń, chyba gra z numerem 9 na koszulce. W podstawowym składzie, z kontuzji wrócił teraz, miał kontuzję niedawno. Były ciekawe, była rozgrzewka, bardzo według mnie zaawansowana. Co było jeszcze, no wypuszczaliśmy piłkę i strzelaliśmy z dystansu, było takiego, z pierwszej piłki graliśmy, że dwóch w środku, reszta na boku. No i ciekawie było ogółem. No ja bym chciał Kaszowskiego i Gamle, bo są najbardziej doświadczeni. Czy chodzicie na mecze Piasta? No, ja chodziłem teraz, znaczy w tej rundzie nie byłem, ale w tamtej rundzie byłem i w Ekstraklasie też jeździłem na wyjazdy. No, i u siebie. Któryś jest